Witamy Was na kanale, jeszcze nie wstaliśmy z rana. Czy jesteśmy w piżamach? Tak. Więc witam Was, dzisiaj jest ze mną... Klaudia. Czemu płaczesz? Nie wiem! Czemu ja płaczę? Bo dopiero co wstałam. Więc dzisiaj przychodzimy do Was z nowym tworem od MGA, twórców Bratz, Rainbow High, LOLMG, firmy, którą uwielbiam. Klaudia, nie wiem, jakie ma do nich podejście. No ja dopiero zaczynam się do nich przekonywać, bo widzę, że bardzo szybko uczą się na swoich błędach i bardzo fajnie ewoluują. Na pewno ich plusem jest to, że słuchają fanów. Tak. Poprawiają swoje błędy. Matela właśnie. Więc dzisiaj dla Was mamy takie oto syrenki. Są to Mermaids i Mermaids. Odcinek ten nie jest sponsorowany, bo... Szkoda! Najemy, to jest jedna z tych syrenek, którą stolerowałam. Mateuszowi się bardzo podobają, a ja mam takie... Znaczy, wiesz co, gdyby ktoś mi mówił, że to jest MGA, zasunił to logo, pokazał mnie, to bym powiedział, że to jest MGA, bo oni już mają taki styl, że jedno się podobają, drugim nie. Tak samo jest Rainbow. Chętnie, że nie powiem, jest takie bardziej child friendly mimo wszystko. A tutaj mam wrażenie, że jednak poszli mimo wszystko bardziej w kolekcjonerów. No niby tak, ale z drugiej strony mamy tutaj niby 4+. I są małe elementy, które wypadają. Bo tak zamówiliśmy te lalki właśnie. Czekaj, mam go. Zamówiliśmy te lalki do mnie na chatę, że Mateusz nie musiał ich ten. Ja tak mam tą lalkę. I coś tam grzmera, wypadł jej kolczyk, tak sam z siebie jej wypadł i całe szczęście, że to już u mnie w domu, bo tu jest bezpośrednio dziura i on mógł sobie na magazynie po prostu wypaść. Dobra, więc tak, to wygląda przód pudełka, tu mamy nasze lalki i właśnie ogony. Ogony są na wierzchu i to wiele osób to się nie podoba, bo te ogony mogą się łatwo uszkodzić, porysować, farba może odprysnąć. Te syrenki mają... Chciałem powiedzieć feature. Zmieniają kolor pod wpływem wody. Ogólnie oczywiście po raz kolejny ja wiem, jak to wszystko wygląda, a Klaudia nic nie wie. Tak. Bo no thoughts behind those eyes. Więc tak one wyglądają z przodu. Tak wygląda tył pudełka. Tu mamy też inne syrenki. Ja mam Jordi, Klaudia, Rivierę. I dzisiaj z rana, specjalnie do śniadania, obejrzeliśmy sobie te 3 odcinki, które już wyszły. Riviera jest z nich najnormalniejsza, ja wiedziałam, którą lalkę wybieram. Jordi też, ale Jordi jest taka... Jestem Frankenstein, ale sportowa. Tak. I'm not like other girls. Tu jest chyba Kashiko, jeśli dobrze pamiętam. Kashiko w animacji jest tak ulizana, ma takie gównianko na głowie. Ona jest Violet Willow vibes z Rainbow tak, High. I chyba Jezus. To jest nawet chyba w oryginalnej wersji. Jest chyba nawet ta sama, którego głosowa. Tak samo jak Riviera, ma bardzo podobny głos do Jade, zauważyliśmy. I w ogóle muzyka z tego, jest mega podobna do Rainbow High. Znaczy nie dziwię się, bo to jest MGA i to tworzy też to samo studio, tą animację co Rainbow High i LOLMG. No na razie pewnie chcieli zobaczyć, czy to się przyjmie ta animacja w ogóle. Nie mam problemu z tymi wszystkimi lalkami, może najbardziej z Kashiko wszystko, bo jest... Ma czoło ogromne po prostu. Ta jest mega fajna, ale dużo nie mówiła sobie lubki, co, więc tak. Tu mamy... Takie paseczki do otwierania. On mnie w ogóle tak tym zdziwił, bo ja byłam, Mateusz, za tą z nożyczkiem, z nożyczkiem jakoś sobie poradzimy. A tu jest taki sznurek do otwierania i ja... Co tu jest? Więc 3, 4... No! Ja bym zaraz miał pewnie... A tu jest jakaś taśma jeszcze z boku. Aha, mówiłam, nożyczki. Tak, dzieci, nie bawcie się nożami. Dokładnie, tylko my możemy. Albo się bawcie, jak to nie. Tu są instrukcje. Ale za jaka gruba jest ta instrukcja, jak do bomby jądrowej. Pachnie takim typowym pudełkiem od LOLMG. I Rainbow High. To jest chiński! Jak to wygląda? To jest po polsku jeszcze. Ale tu ogólnie jest, zobacz. Dali też poradnik na stylizację włosów i mycia. O, więc to jest fajnie. Super. Fajnie, spoko. Okej. Okay. Nawet, nawet jest tutaj ogarnięcie, jak zdejmować dłonie i za co łapać, żeby ich nie wyrwać. Tak, bo pewnie tak w lolach jest ten problem, lolach, że mówi tak, wyrwać. Rainbow High nie masz takie problemy, bo one są bardziej twarde, bardziej plastikowe. I w LOLMG też to dają, zauważyłem. O, no to super. Bo ja akurat jak ostatnio tą Metal Cheeks przybierałam, to wszyscy mówią, Klaudia, a powinna zdjąć rączkę. No jakbym nie wiedziała, ale ja wysiłowałam się z nią 10 minut i byłam o tyle od wyrwania jej, więc uznałam, że przemęczę się. Fajnie, że instrukcje, ale... Weight of paper. No, trochę. Ale dobra, spoko. Spoko. Tak, jest fajny... lepiej jak jest instrukcja niż jakiej nie ma. Tak, ale my to zrobimy... Nie jest potrzebna, wyrzucam. Nie jest potrzebna. Okej, teraz jak to zrobić dalej, żeby... Tutaj kolejna też ma.
Więc tak, oczywiście hit MGA mają one rzęsy 3D i oczy, które są włożone, są takie jakby pseudoszklane. Szklane. To jest tak jak w Rainbow High. W ogóle tak. MGA coś ma do tych szklanych oczu, albo robią jakieś bezduszne lole typu... Albo robią, wiesz, te szklane oczy takie i przez to one wyglądają, jakby były takie mega wyłupiaste, tak jakby w Rainbow High zaczynają to powoli naprawiać. Tak, rzeczywiście, wiesz, wariują z tymi oczami, próbują zrobić to ładnie. Tutaj dopiero jest, wiesz, pierwsza faza i tak dalej. Czemu nie zobaczcie, jak w tak pudełku czekam, aż on cały czas tutaj wszystko ustawi mikrofon, to ja byłam takie, dupy im się ruszają! Takie pierwsze macanie to nie czuję, żeby miała u mnie jakiegoś produktu czy coś. Twoje ma mega przyjemne włosy. Fluffy. Chyba produktu pianka. Nie ma pysznie wcale. Nie ma żadnego, ale ekstra. Te włosy są jak taki baranek. Włosy są fajne. U mnie no i dręty takie typowe. No. W sensie... No i będą widać, że to są warkoczyki, to jest, tak. To jest ten taki bardziej szorstki materiał do włosów. Ale wiesz co, jestem ciekawa, bo one wyglądały, gdyby jej to rozplątać. Ja bym nie wiem, czy bym była na tyle odważna, żeby tak tą lalkę. Podejrzewam, że miałaby takie afro, gdyby się zrobiło jej nagle. No by było takie... Pełno było takich tych. No dobra, otwieramy dalej. Tak, jedziemy. Nie wiem dlaczego, jak powiedziałam gitarę, to teraz cały czas mam w głowie dał gitarę, dał samochód, żony nie dał. Okej, ta linka wlazła jej w tyłek. Jak ja mam to jej wyciągnąć? No właśnie też się zastanawiam, bo one są bardzo, bardzo... Tight. No. Tight. King. Wiedziałam. Okej, okay, więc my już te lalki wyciągnęliśmy. Zajęło nam to zbyt długo. Tak. Te lalki są od ilu 4+. Kinda męczarnia. Ja kiedy byłem mniejszy, większość od pokoju byłem ja tak naprawdę. No, też. Ale tutaj nie ma bata. Pomoc dorosłego totalnie. Nawet on sam by musiał całą wyciążyć. To by się musiał jeszcze dwoje rodziców z tym pierniczyć. No, ale serio. Bo tu akurat, żeby niczego nie uszkodzić, ile zabezpieczeń było i tak dalej, to on takie... Więc włosy są przyjemne. U mnie są takie, no, troszkę takie bardziej sztywnawe, no, bo to są dready. Ona mi daje takie California Girls, jak Katy Perry na tych chmurach. Tak. Miała, no. Ogólnie, gadaliśmy sobie właśnie o serialu, to one w serialu mają takie strasznie napompowane usta, jakby dopiero wyszły z botoksu. Tak. I lalki też takie mają. Ale animacja nie jest taka zła. W animacji właśnie najlepiej one wyglądają, tak. Tylko ta ma jeden z najbardziej charakterów. Dobra, jak już tak rozmawiamy, włosy są bardzo fajnie, misternie ułożone. Ale ze względu na to, że jej włosy są takie fluffy, tutaj trochę wychodzą, tutaj takie jakieś, no są mankamenty, które trochę by mnie wkurzały, ale ewentualnie bym miała tyle siły, żeby ułożyć od nowa to wszystko, to może bym się skusiła, ale tutaj trochę łysina, zależy jak włosy pewnie są ułożone, ale to nabicie no tak, no kinda słabo. Oczy, co do oczu, przez to, że są szklane, to jest takie jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Tam ma jeszcze taki bardziej rozumny. Tak, moja jest straight, ona jest hetero, patrzy prosto. A ta już ona niekoniecznie. Ona wygląda jak ten mem z Miley Cyrus. Tak! Ale możecie zobaczyć, ile tutaj jest naćkanej biżuterii. Tak. U mnie jest trochę mniej. Tu wygląda naprawdę spoko, ale tu to są trzy naszyjniki i dwa wielkie kolczyki. Więc w ogóle nie da się nią praktycznie ruszyć, bo się wszystko nawzajem, wiecie... Przeszkadza sobie. Tak, szczególnie, że jeszcze ta sama bluzka ma kołnierzyk tutaj. Więc to już w ogóle ma tyle naćkane na szyi, że... Ale nie. Muszę powiedzieć, że mega mi się podoba ten efekt na tej bluzce. Właśnie chciałam powiedzieć, że ta bluzka jest ekstra, ja sama bym ją nosiła. Świetna jest. Ja już widzę, że moja ma drobną wadę, w sensie, że trochę napis dziwnie zrobiony, ale nie jest źle. Tak, no bo to jest jeszcze kwestia rozciągnięcia w ciałku lalki. Ale sama ta kurtka, mega fajny pomysł, tylko zobaczcie jaka ona sztywna jest. Przez to ona właśnie, mega sztywna jest. No, to jest tak naćkane przy szyi, to jeszcze tutaj jest duży kołnierz. Tylko no właśnie to jest fajne, że jest jeszcze harness, więc akurat to jest fajne, szczególnie, że tu się wszystko majta, rusza się, więc... Mega. Moja jest bardziej sportową. Jeśli chodzi o takie pierdługie akcesoria, ma okulary, to są urocze, potem mieć te okulary. W odróżnieniu do kurtki Claudi na jej lalce, moja jest taka przyjemna. To jest taka przyjemna, no jest. No, to jest fajne. To jest taka sportowa, taka idziesz pobiegać, zobacz taką kurtkę szybko, żeby ci było ciepło. Ale nie, akurat tutaj kurtka jest świetna. Tak, jest... I z wykonania, i ten brokacik, tak wszystko jest fajnie akurat złożone. Ma tutaj takie dwa paski, Adidas troszeczkę. No, taki vibe, nie, bo musi być trochę na bogato. Ocieplacze, które się doczepiłem, że nie są materiałowe. I ogon ma jakby przypominać dresy, to ma takie wiązanie. Ale w ogóle zauważyliście, że Mateusz to jest nasz drugi collab i znowu ma dresiary? Ej, no w sumie. No, ale ogony naprawdę są spoko. Tak jakby ogon tutaj u Riviery jest niesamowity. To jest
jest taki jeans, skórzana miniuwa, no świetny jest. Akurat ogon mnie tutaj zachwycił. Jeszcze to wygląda jak taka gitara na końcu. No. A u mnie ona wygląda, by miała but sportowy. Taki wiązany od buta. No ja wiem, ale mi się tak bardzo nie podoba ten ogon, o Jezus! I jeszcze do tej mojej jest gitara. I mamy przeźroczysty, fajny paseczek. Paseczek, no. Moja ma piłka, torebkę, gdzie w serialu, ona chyba się nazywa Chanel, ona jej bierze jej tą piłkę, mówi, że spokojnie to zrobi. Nie, właśnie czekaj, bo to jest tak, że ona mówi, że nie chce się rozstać z tą piłką, bo to jest jej taki security blanket, czyli coś, co ją uspokaja, taka szczęśliwa piłka, nie? Tymczasem Chanel... Ona niby zakłada łańcuszek, po czym patrzysz, ona tu jest rozcięta i ma zamek. Ona jej zrobiła dziurę w torbie i... Dziurę w piłce jej zrobiła! Ja bym ją zabiła, po prostu by było... Aaaa! Rybą na pożarcie wydaje dała. Mi się, że ona się chyba otwiera gdzieś. Czekasz, tu ma jakieś takie coś? No, może tak pyknie jak Kinder Jajko. O, no! Tak, ale tu nie ma żadnych, kto sobie włożyć. Jakby miała telefony, to byłoby fajnie, bo no, jedna ma telefon. No, no, no. Czy ma w serialu, nie ta ma, czy ma... Tak. Nie, ale to jest akurat spoko, spoko. To mi się podoba. Pomaga się programy. Tak wygląda łańcuszek. To jest taki czarny, nie wiem, czy to jest czarny. W sensie, taki jest ten. O, fajny. Nie wiem, czy to ma postąpić takie, czy niby to jest... security, żeby tak, nie jeździło chodziło po lalce. Nice, fajne. Akurat akcesoria są git. Spoko, podoba mi się jak na razie. Znaczy ja powiem tak, ja byłam mega nastawiona źle do tych lalek i to było takie iu i w smyku tego w ogóle dotknąć nie chciałam. To jak trzymam teraz tą Rivierę, jest dużo błędów, które mogliby naprawić, ale jak już bym dostała w prezencie tą Rivierę, to bym ją sobie położyła i by stała. Resztę lalek bym nie tykała, ale Riviera jest spoko. No jeszcze, wiesz co, jedyne co mi tak przeszkadza, no ja się nie mogę do tej przekonać, bo jest tak masakrycznie sztywna, że to jest tragedia. No i tutaj ma jeszcze ćwieki, to jest bardzo fajny dodatek, tylko za dużo jest tu naćkane, za dużo. Gadaliśmy o tym, ej, one są na pewno od LOL OMG, tylko ćwieki są podobne do LOL OMG ogólnie, te odlewy. No. Strasznie i materiały są podobne użyte. I nie wiem, czy może to nie było dziś już dalej, tak mi się wydaje. No bo my tak właśnie, coś nas tu kusiło, czy to nie było w tej gotówie, w tej alternatywce, bo albo w tej dominie, takiego. No. Ale okej, okay, artykulacja, bo klawiatura tutaj aż dużo nie wie, więc... Mam podstawową artykulację w rączkach, ramię, przedramię i nadgarstek. Tak. Jej rączki są mega gumowe. Tak, one są fajne, są takie mięciutkie, tak, rzeczywiście nie dużo się im stanie. O, czekajcie, jeszcze jak jesteśmy przy rączkach, to ona ma taką rękawiczunię małą do grania na gitarze. To widać super w serialu, ale jest mega urocza. No, tylko ona ma palce, a ja mam bez palcy. Po prostu pół mojej rękawiczki ukradłam. Ona ma bransoletki, tylko przez tą... No, rozwiedki ma? Tak. Nie wiedziałem o tym. Tylko przez tą zasraną kurtkę nie widać. Nic nie widać, ale to są takie zwykłe czarne, wiesz, takie bransoletki. Głowa może być uszedł się na bok, chyba? Czy nie może? Nie no. Trochę może. Ciutkę, ale to jest przeważnie... Fajnie! Myślę, że chyba to przykleję te lalki. Tak, ale przeważnie ruszę się na boki. Ma też artykulację tutaj w płetwie, tutaj w tyłku. I co jest fajne? Mają akurat tutaj w klatce no piersiowej. No właśnie widzę, że są bardzo ruchome. Możesz się tak ruszać. Mega! Ale już się to rozczaruję, nie mogę usiąść. Nie możesz ich normalnie wygiąć, tak żeby siedziały. O nie! O nie! Ej, ale to jest masakra. I na przykład w tej lalce jest trochę... Jest lalka pseudo-kolekcjonerska, gdzie ona ma cały playset do robienia włosów. No. Ona ma ten ogon gumowy, więc on się trochę będzie zgina. Aha, ale to jest słabo, że one nie mogą usiąść, jednocześnie nie dają żadnych stojaków, nic do nich. Bo stojaki to mają być ich ogony. No świetnie. Stoi, widzisz, o to chodzi. Że niby ich ogony mają być stojaka. Świetnie. Co do samego outfitów, nie patrzę ich, jeśli chodzi o ilość, bo te naprawdę mają sobie tylko bluzkę i kurtkę i jeszcze tak. To jest plastik. Ale dam tutaj... Pochwalę ich, że to jest mega dobra jakość kurtki i ubraniu ogólnie. Tak, no w ogóle to jest fajne, z takiego materiału zrobić kurtkę, to jest mega wyczyn. Tylko kwestia taka, że no jest tyle tutaj u niej naćkane, że praktycznie nie da się nią nic normalnie zrobić. Szkoda, bo ta lalka ma mega potencjał. Tak. A i tutaj też byłoby film, był mega makeover, przygotujcie mnie na te zdjęcia, dali jej to serduszko i ona... Wow, z Franki stałem się Draculorą. Dokładnie! Czekaj, chcę zwrócić te okulary. Dawaj. Okej, one wygląda cute w tych okularach. Podoba mi się. Tak jak zazwyczaj mi te okulary przeszkadzają, to fajnie. To jest fajnie, bo i daje takiego trochę cukierkowego vibe'u, takie bimbo vibes do tego sportsy ten. Fajnie. Mi się podoba. Fajnie. Ej. Tak, jestem na tak. Okej, ona mi się podoba. Jest cute. Damy może mi swoje akcesoria, żeby nie było, jak się ładnie ustawimy. A, ty czekaj, myśmy im sprawdzić ogony, bo my tu zaraz byśmy się żegnali, a ogonów nie sprawdziliśmy. Ludzie wkładają jej często do jakichś akwariów. A my nie mamy. Nie stać nas.
Więc mamy spiskiwać z wodą, zobaczymy jak to wygląda. Professional set. Myślę, że właśnie nie dali im dużo ubrań, żeby właśnie, to są wszystkie zabawki do wody, jakby nie patrzeć. Tak, no bo to jest kwestia tego, że wiesz, dzieciaki nie dbają o to, żeby je poprawnie wysuszyć. Mhm. Dobra, kto pierwszy chce zacząć przemianę? Nie, tak, ja mogę. Dupa. Może nie jest aż na tyle zimna. Zimna, nie, kurde. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ja spróbuję u siebie. No też nic. Fajnie. Chyba zostanę później do łazienki. Ej, czekaj, pójdę wymyślić. Po prostu po kostkę lodu. Tak. I weźmiemy, posmyramy je. Nie wiem, czy to moja wyobraźnia coś robi, czy... Ej, chyba się chyba... Tak, on jest chyba... Nie! Co jest? Co ty masz za halucynację? O! 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 U mnie nie, ale u ciebie daję radę. O! Jest coś różowego się dzieje, to jest coś. Jest coś różowego tutaj. Tutaj się chyba nic nie dzieje. Nie, tu się nic nie dzieje. To chodzi głównie o płetwę, że tak myślę. No, zależy od lalki. Ale ogół się mi będzie różowy. Chyba po prostu nagrywam przelitnik, jak jakąś wodę schłodzimy. Tak, tak. I więc tak wygląda ogon Jordi. I na jej płetwie pojawia się różowy wzór buta. Tworzy się to tylko i wyłącznie na płetwie, nie na ogonie dalej, co jest troszeczkę przykre, ale okej, okay, spoko. Z tyłu jest to samo. I woda musi być naprawdę zimna, jakby bardzo zimna. Okej, okay, Jordi. Co do Jordi, to nie wiem, czy to jest kwestia mojej wyobraźni, albo ogon się bardziej mieni pod wodą, gdzie jak się go wyciągnie, to on taki nie jest. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej wyobraźni, czy tak serio jest. Napiszcie mi w komentarzu, jak wy to widzicie. Ale tak, tak to wygląda. Woda jest naprawdę mega zimna, włożyłem wszystkie kostki lodu, jakie mogłem mieć w domu. A mroziły się one kilka dni, więc nie wiem, czy to po prostu ma być taki efekt u Riviery, że jest taki delikatny efekt tęczy, holo, czy to moja wyobraźnia, ale tak. Podsumowując, lalki nie są złe. Styl jest specyficzny. Mhm. Do mnie on przemawia, do Claudi niezbyt. Znaczy, Riviera jest znośna dla mnie, reszta niekoniecznie. Do zmiany na pewno jest to, że te ogony nie chcą współpracować, jeśli chodzi o stanie, nie i zawsze. To jakim? U niej stoi to jakoś jeszcze, ale jak tylko włosy przełożyłem będę na tył, to ona zrobi kwikołka. U mnie stoi prosto i ładnie, więc to jest git. Artykulacja ogona mogła być lepsza, bo jakby tak. To była kwestia tylko tego, żeby tutaj coś zrobić głębsze wcięcie. I to już byłoby okej, okay. Więc tutaj... Ale też jakby, wiesz co, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale żeby tutaj zrobili jeszcze jeden zawias. Tak. No. Ewentualnie tak zbili w tej kolekcji na eski, że ten ogólnie z gumowy jest zginane jak właśnie te stare nogi jak Barbie. Wiesz. A, czy klikane. Tak, więc to by byłoby spoko, tak naprawdę myślę. Ale ja bym swoje dał za cały kształt, za kształt... Całokształt. Całokształt. 8 na 10, może 7. To ja by nie mieli tutaj zepsuć. U Riviery wygląd, sam styl bardzo mi się podoba i dałabym bez problemu 7 na 10. 7 mocne, tak słabe 8, nie? Ale przez to, że naćkali tego wszystkiego, nie wiedzieli jak w to pójść, włosy też są specyficzne i sam... Ta lalka nie jest dość wyważona, no ja bym jej dała takie 6. Bo tak jakby ta kurtka bardzo, ale to bardzo mi przeszkadza, bo jest niesamowicie sztywna, nie można praktycznie w żaden sposób jej ułożyć, ta biżuteria cały czas odpada i tak dalej, no. Myślę, że dziecko by to w pinku rozwaliło tak naprawdę. Rozwaliło i zjadłoby tak. Połowę tych rzeczy. Szczególnie u niej, u mojej. No jeszcze nie jest tak źle, bo one się normalnie trzymają. Ona to jest okej. Okay. I jak uważasz, lalka zostaje u ciebie, czy jednak idzie do mnie w świat? Nie, idzie do ciebie. Tak jakby mnie za bardzo by wkurzała po jakimś czasie rzeczywiście ta kurtka, bo ona mi bardzo, bardzo przeszkadza, więc... Wraca do ciebie. Oj, stoi prosto nagle. What the fuck? Po prostu cieszyła się, że idzie do ciebie. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Wpadajcie na kanał Claudi. Tu macie link gdzieś na górze i na dole w opisie. Pewnie gdzieś skomentuję jej film jak zwykle. Tak. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się wkrótce. Cześć, na razie. Pa, pa! Witam. Ogólnie... Siema. Sponsoruj się z MJ. Patrz, ja tutaj jestem, a on sobie tak ustawił, żeby jego pominąć. Anyway, my byliśmy zmuszeni kupować syrenki online, bo nagle smyk stwierdził, nie ma. Tak, dzwoniłam specjalnie na infolinię, żebyśmy mieli możliwość kupienia ładnych mord i sobie je wybrać. I powiedzieli, że nie ma, w ogóle został wycofany i będzie tylko online. Tymczasem kuźwa smyk Galeria Łódzka. Dokładnie. Cały regał jest tu tych syrenek. Które akurat mamy. Tak, i to są te syrenki, które my dokładnie chcieliśmy. Excuse me?